Przed nami ćwiczenie z naszego portalu o korzystaniu z twierdzenia DARPU, więc ja tutaj skopiowałem treść tego ćwiczenia, tutaj sobie je rozwiążemy, a potem sprawdzimy odpowiedź. Więc tak, w poniższej tabeli pokazano niektóre wartości funkcji g, o której wiadomo, że jest ciągła, no i mamy wartości x i wartości funkcji g od x. I pytanie jest takie, czy możemy powołać się na twierdzenie DARPU o przyjmowaniu wartości pośrednich, aby uzasadnić, że równanie g od x równe 5 ma rozwiązanie w przedziale no, x pomiędzy minus 20 a minus 18. No i możemy wybrać tutaj, mamy wybrać właściwą odpowiedź. Więc może ja przypomnę teraz szybciutko twierdzenie DARPU, o czym ono mówi. Otóż mówi ono o funkcji ciągłej. To jest takie bardzo intuicyjne twierdzenie. Więc mamy pewien przedział AB i mamy na tym przedziale funkcję ciągłą, czyli g od x, tak jak u nas, ciągła. Czyli, no i wiemy, że f g od a to jest, powiedzmy tutaj, jest g od a g od b jest gdzieś tutaj, g od b. Czyli mamy tak i tak. I teraz, prawda, tak jak rysujemy funkcję ciągłą, to taka podstawowa idea funkcji ciągłej na przedziale jest taka, że właśnie możemy narysować jej wykres bez odrywania no, pisaka od kartki papieru, czy też kredy od tablicy, czy tego, czym piszemy. Prawda? I teraz właśnie twierdzenie DARPU jest jakby ścisłym sformułowaniem tej idei i ono mówi, że dla każdej liczby, może zmienimy tutaj, dla każdej liczby C tutaj, pomiędzy g od a i g od b, czyli pomiędzy tymi wartościami w krańcach przedziału dla każdej liczby c, no ta funkcja przyjmuje gdzieś pomiędzy a i b wartość c, czyli istnieje taki x, takie, że g od x jest równe c. Tak? Dla każdego c pomiędzy g od a i g od b. Czyli innymi słowy, pozioma prosta y równe c przecina gdzieś ten wykres funkcji, w miejscu, w punkcie o pierwszej współrzędnej x pomiędzy a i b. No, czyli to jest twierdzenie DARPU. Ważne jest, że funkcja jest ciągła i dziedziną jest przedział. Teraz wróćmy do naszego zadania po tym przypomnieniu. Więc tak, co my tu mamy? Co my wiemy? No, wiadomo, że prawda, jest napisane, że funkcja g jest ciągła. No i co? I teraz mamy kilka wartości. No to może tutaj naszkicujmy. Czyli tak, g od 10, g od minus 20 jest 10. No więc powiedzmy, że to jest tak. Potem minus 18 jest minus 20. Minus 18 to gdzieś jest tutaj w tej skali. Minus 20 jest tu. Minus 16 jest znowuż 30, czyli tu. I w minus 14 jest minus 40, czyli taka ta funkcja jest skacząca. Prawda? No i teraz właśnie wiemy, że ta funkcja jest ciągła, czyli ten wykres mógłby wyglądać no, na przykład jakoś tak. Prawda? O. Musimy połączyć te punkty linią, no i najprostsza taka linia, powiedzmy, wyglądałaby jakoś tak. Oczywiście mogłoby się zdarzyć, że tutaj przecina na przykład tutaj kilka razy, o tym to twierdzenie nie. No dobrze, ale to jest taki, tak możemy sobie wyobrażać tę funkcję. Jedna z najprostszych możliwości tutaj. I teraz pytanie jest takie. Czy możemy powołać się na twierdzenie DARPU, aby uzasadnić, że równanie g od x równe 5 ma rozwiązanie w przedziale minus 20, minus 18? Czyli tak, g od x równe 5. No to gdzie jest 5? Więc nasze 5... 5 jest gdzieś tutaj, powiedzmy. Tu jest 5. No i czy pytanie, czy nasz wykres musi przecinać gdzieś prostą y równe 5, no pomiędzy minus 20 i minus 18. No właśnie, no więc patrzymy teraz, czyli to twierdzenie DARPU, musimy zobaczyć, czy liczba 5 jest pomiędzy wartościami w punkcie minus 20 i minus 18. Czyli może tutaj napiszmy, czyli tak, g od minus 20, tak, to jest 10. I g od minus 18 to jest minus 20. No i oczywiście liczba 5, tak, liczba 5 jest większa od minus 20, a mniejsza od 10. No właśnie,
Czyli rzeczywiście ta wykres naszej funkcji musi przecinać gdzieś tą prostą. To wynika właśnie z twierdzenia Darboe. No i teraz popatrzmy na odpowiedzi, które tutaj mamy i wybierzmy właściwą. Czyli tak. Nie, ponieważ nie wiemy, czy funkcja jest ciągła. No ale jest powiedziane, że w poniższej tabeli podano niektóre wartości funkcji g, o której wiadomo, że jest ciągła. No, no i rozumiemy przez to, że jak ta funkcja ma te wartości, wprawdzie się nie mówi nic o dziedzinie, no ale rozumiemy, że również punkty pomiędzy tymi podanymi, no też funkcja tam jest określona, czyli że ten cały przedział należy do dziedziny. Czyli to możemy wykreślić, przyjmując, że wiemy, że ta funkcja jest ciągła. Nie, ponieważ 5 nie leży pomiędzy g od minus 20, a g od minus 18. No ale wiemy, że 5 leży pomiędzy g od minus 20. Teraz g od minus 20, a g od minus 18. Tak. No pomiędzy minus 20 a minus 8. No to właśnie tutaj jest napisane. Czyli to też nie. Tak, oba założenia niezbędne, by można było zastosować twierdzenie Darboe o przyjmowaniu wartości pośrednich są spełnione. Tak, to jest prawidłowa odpowiedź, no bo g jest ciągła, to jest jawnie tutaj napisane. No i rzeczywiście wartość, liczba 5 jest pomiędzy minus 20 a 10 i to są wartości funkcji g na krańcach naszego przedziału minus 20, minus 18. No dobrze, czyli możemy wrócić tutaj, wybieramy odpowiedź C, sprawdzamy. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.